jak należało się spodziewać, profesor Piotr Gliński przegrał głosowanie w Sejmie, przegrał głosowanie o konstruktywne wotum nieufności i w tym sensie operacja Gliński uległa zakończeniu, w sensie formalnym. Mam nadzieję jednak, że w sensie nieformalnym zarówno profesor Piotr Gliński, jak i eksperci zgromadzeni wokół niego pozostaną obecni w naszym życiu publicznym i będą regularnie rzucali rękawicę rządowi Donalda Tuska. Jeśli by tak nie było, no to musielibyśmy się pogodzić z tym, że padamy ofiarą operacji Tusk. Tej operacji, która zbyt często zamiast do rządzenia krajem sprowadza się do PR-owskich sztuczek.